słuchajcie, moi drodzy. Witam was w ten jeden z najgorętszych dni w roku. Prawdopodobnie jeden z najgorętszych. Temperatury pokazywały dzisiaj, no, temperatury powyżej 30 stopni, co dla mnie osobiście jest już temperaturą bardzo męczącą. I w momencie, w którym pracujecie w domu bez klimatyzacji, no niestety wykańcza to człowieka, choćbym nie wiem, jak dobry wiatrak tutaj postawił. Oczywiście powiecie, że można kupić sobie klimatyzator. No pewnie, że można. Aczkolwiek ja na chwilę obecną nie mam takiej możliwości. Wybaczcie, co chwilę będę się tu rozglądał po bokach. A to dlatego, że mam dzisiaj otwarte okna na oścież i co chwilę wpadają mi tutaj no, różne bajkowe stwory. Więc jeżeli coś się przewinie przed obiektywem, no to nasza polska fauna daje o sobie znać. Mamy połowę sierpnia, wszystkie komary, wszystkie myszki i inne uciążliwe robaczki. Zróbmy sobie małe podsumowanie, co w chwili obecnej dzieje się na kanale. Generalnie zaznaczyłem, pokazałem, zainicjowałem serię Google Maps, zainicjowałem serię wykładów filozofii oraz przegląd Filmwebu. Z tego co widzę, najlepiej obejrzały się mapy Google'a, co jest dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. I z tego tytułu chciałbym dzisiaj zrobić kolejny odcinek w tej serii. Dzisiaj weźmiemy sobie miasto, w którym również nie byłem, ponieważ no, taka jest póki co ścieżka moich podróży z Google Mapsami. Prawdopodobnie wejdziemy sobie troszeczkę bardziej też w Street View, bo wydaje mi się, że czasami będzie można miło się zaskoczyć, co na tym Street View można zobaczyć. To jest jednak, no, pokazuje to prawdziwy obraz miasta też bardzo często. Ja w znakomitej większości, gdy jadę gdziekolwiek, korzystam tam, gdzie to możliwe, ze Street View i wtedy, no, mam taki realny, wiadomo, nie jest to monitoring 24/7, ale zazwyczaj te zdjęcia nie są starsze niż 2 lata, rok, więc jest to w miarę aktualny wygląd tego, jak powiedzmy dany hotel czy jakieś mieszkanie czy jego okolica wyglądają. Bardzo wam dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jesteśmy już blisko 800 subów. Co chciałbym zaznaczyć, dotarły do mnie z waszych komentarzy informacje o tym, że pewny kanał, i tutaj muszę się wspomóc, jak ten kanał się nazywa. Poczekajcie, czy mi się audio nagrywa. Wybaczcie, dzisiaj jestem tak kompletnie rozkojarzony podczas nagrywania tego odcinka, że mogę gadać straszne głupoty, ale chwileczkę. Mam wyłączony dźwięk, bo tak. To było w odcinku, w którym zrobiłem Q&A i ktoś z was napisał mi, że dokładnie AS4934 napisałaś, trafiłam tutaj za sprawą innego twórcy ASMR, który polecił twój kanał Sleep and Sound ASMR. I tak myślę, że skądś cię już kojarzę. I owszem, z innego dużego kanału nie ASMR-owego, gdzie stoisz za kamerą. Super się ciebie słucha, więc subskrypcja zostawiona i jeszcze wielu słów. Chciałbym z tego miejsca podziękować kanałowi Sleep and Sound ASMR za tego typu tak naprawdę akcję promocyjną młodych, świeżych kanałów. To bardzo
bardzo uprzejme, bardzo miłe z twojej strony, że pokazujesz swojej ogromnej widowni, ponieważ kanał Sleep and Sound, jeśli się nie mylę, to są dziesiątki tysięcy subskrypcji. Sprawdzę to. Sleep and Sound ASMR. Tak, na tę chwilę to jest 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy subskrybentów i 336 filmów, więc ogrom pracy włożony. No i z tego co widzę, opłacało się, ponieważ no 10 tysięcy subskrypcji to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik, jak na polskie warunki. Dziękuję za wyszczególnienie mnie w swoim przeglądzie. Jest to dla mnie bardzo miłe i wierzę, że przełożyły się też na to dodatkowe subskrypcje. Ja z całego serca polecam wam oczywiście również kanał Sleep and Sound ASMR. Przyglądam się temu kanałowi może nie od początku, ale od pewnego czasu i no, są tam niektóre filmy, które naprawdę, naprawdę są bardzo interesujące, bardzo pomysłowe i no, z takim zacięciem komediowym, co nie jest w twórczości ASMR-owej wcale takie oczywiste. Dobra, przejdźmy teraz do tego, co chciałbym dzisiaj wam pokazać, bo znowu gadam, gadam, a odcinek w lesie. Aj, ale mnie chyba ugryzł komar, rany kokuta. To będzie długa noc. Moi drodzy, dzisiaj zabieram was i siebie, ponieważ nigdy nie było mi dane być w tym mieście, do Białegostoku. Białystok to nie jest miasto oczywiste. Wydaje mi się, że nie jest ono w jakimś polskim top 3. Jeżeli zapytalibyśmy kogoś na ulicy, gdzie chciałby pojechać, tym bardziej wydaje mi się być ciekawe, jeśli chodzi o moje tutaj podróże z Google Mapsem. Zastanawiałem się nad Szczecinem, zastanawiałem się nad Katowicami, ale no chyba tak naprawdę, jeżeli bym się zastanowił, o jakim mieście wiem najmniej, a może bardzo mało, w stosunku do tego, jak duże jest to miasto i jak znaczące dla swojego regionu, to wydaje mi się, że Białystok zdecydowanie byłby tutaj wysoko. Dlatego przejdźmy sobie teraz już, zobaczmy w ogóle, jak wygląda okolica Białegostoku. Widzę tutaj rzekę Narew i Narwiański Park Narodowy. Ok. Bardzo blisko wschodniej granicy oczywiście. Widzę, że tutaj ze znanych mi jest Łomża. Hajnówka również słyszałem o tym miasteczku. Ok. No dobra, przenosimy się do Białegostoku. Widzę, że nie jest to jednak tak duże miasto na oko, jak sobie wyobrażałem. Przejdźmy sobie bardziej tutaj do obszaru, który, jak obstawiam, jest pewnego rodzaju centrum bądź jakimś kompleksem kamienic lub ulic, które można uznać za centrum lub stare miasto. Widzę tu ulicę Lipową, która jest otoczona takimi charakterystycznymi dla map Google'a żółtymi polami, które oznaczają, jeśli się nie mylę, zabytkowe budynki bądź część starego miasta. Generalnie zazwyczaj tak jest. Tak, no centrum. Dobra, widzę, że jest napisane centrum, więc wierzę, że jest to centrum. Zobaczmy sobie w ogóle, co jest tutaj fakty w skrócie, jeśli chodzi o Białystok. Miasto
prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, położone w nizinie północno-podlaskiej nad rzeką Białą. Okej. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego. Czyli to jest stolica podlaskiego. Jasne. Stąd pewnie charakterystyczny akcent białostocki. Choć nie jestem pewien, czy jest to akcent związany właśnie z Białymstokiem, a pewnie raczej z całym regionem Podlasia. Mam działkę na Podlasiu i uwielbiam ten akcent. Jest to bardzo śpiewny akcent. Tak, cudownie się tego słucha. Szczególnie, gdy ktoś się rozpędzi w jakiejś opowieści. Wtedy te stania wręcz tańczą w bardzo charakterystyczną, układają się melodię podlaskiego akcentu. Zobaczmy sobie może w atrakcję, co nam tutaj Google zafunduje. Brama Wielka, Gryf. Ocena 4,7, ale tylko 84 osoby ją oceniły, więc wydaje mi się, że nie jest to chyba jakaś najpotężniejsza z atrakcji, najbardziej interesująca. Tutaj widzę, w sponsorowanych jest Pałac Asbacha. I to widzę, że jest chyba na obrzeżu. Przybliżmy się tutaj. Okej, tu jest Pałac Asbacha. Zobaczmy go. Okej, no wygląda fajnie. Popatrzmy sobie na te zdjęcia. No widzę, że jest zdecydowanie odnowiony, a to dobrze, bo nie ma chyba nic gorszego niż piękne budowle, które niszczeją, a takich w Polsce jest naprawdę wiele. Pałac Asbacha też, tylko 45 osób oceniło, nie wiem, może po prostu ludzie nie zostawiają swoich opinii pod tymi atrakcjami. Bo tych ocen jest bardzo mało. Tutaj widzę Jurajski Park Dinozaurów, Farma Grzybów i Owadów, Muzeum Dziejów Ziemi. I tu już jest 1432 głosy. Ocena z oceną 4,2. No to jest pewnie taka atrakcja w ogóle dla, podejrzewam, nie tylko Białegostoku, stąd wierzę, że to jest przyczyną popularności, aczkolwiek być może jest to bardzo fajne. Park dinozaurów, aczkolwiek ja jestem zazwyczaj sceptycznie nastawiony do takich rzeczy. Kojarzy mi się to raczej z polskim kiczem i z niską jakością wykonania takich figur. No ale być może się mylę, nigdy nie byłem, więc nie oceniam. Park rozrywki, Fast Park. Dobra. Zostawiam to, ponieważ niezbyt mnie to interesuje, szczerze mówiąc. Rezerwat Las Zwierzyniecki. Leśny rezerwat z różnorodnymi ścieżkami. Okej, okay. I jeżeli mielibyśmy sobie zerknąć na cały Białystok, gdzie to jest? Tutaj, tak mniej więcej na południu Białegostoku. Aha. Jest to jakiś las komunalny. I jest to leśny rezerwat. No spoko. O, widzę, że tutaj w okolicy jest zoo. Ciekaw jestem, czy jest to przyjemna okolica Białegostoku. O proszę, tu coś ciekawego. Schronienie dla nietoperzy i co? Jeżyków. No super. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżyki odżywiają się owadami, między innymi komarami. Dlatego im więcej jest tych domków i schronień dla jeżyków, tym lepiej, łatwiej nam znosić uroki lata. Dawna tkalnia. Oczywiście podejrzewam, że historycznie Białystok ma bardzo dużo do zaoferowania, ale ja w swoim przeglądzie opieram się tylko na tym, co prezentuje mapa Google. Wierzę też, że być może w jakiś sposób dotrze to do ludzi, którzy zajmują się promocją miasta i być może zwrócą uwagę na to, żeby na przykład podpromować
wpisać w mapach Google, które są, wydaje mi się, aktualnie bardzo podstawowym narzędziem w poszukiwaniu wszystkiego od restauracji po atrakcje przez noclegi i nie tylko w kwestii zwiedzania. I może jeżeli osoby decyzyjne w sprawach, no, na przykład promocji konkretnych miast zauważą dzięki moim przeglądom, że no, na przykład są niedocenione różne miejsca, a zbyt wyeksponowane miejsca, które tak naprawdę nie są warte uwagi. Co mi się tu rzuca w oczy? Muzeum Pamięci Sybiru. Okej. Okay. Słyszycie pewnie, jak sobie tutaj tak po cichu żuję gumę. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to. Ja wiem, że niektórzy uwielbiają ten dźwięk, a niektórzy nienawidzą, więc dajcie też znać w komentarzach, żebym być może na przyszłość po prostu ograniczał takie dźwięki. O Jezu, ale mam zmęczone oczy już. Widzę, że no dosłownie niedługo będę musiał sobie tam wsadzić jakieś chyba zapałki, żeby ich nie zamknąć. Strasznie to ciepło daje się we znaki. Okej, okay, dobra. Ja mam ochotę przejść ulicą Lipową. Gdzieś tak, powiedzmy, że u jej początków. Widzę, że jest dostępny Street View. Przeskakujemy w Street View. W oddali widzę... No, powiem szczerze, że imponujący kościół. Dzwonnica, wieża widokowa. Okej. Okay. No fajnie. Fajnie, popatrzmy sobie, jak to wygląda. Okej, okay, ulica jest brukowana. Widzę, że drzewka są bardzo zadbane. Tutaj w takich okuciach żelaznych. Takie małe drzewka, więc no tak nie szczędzono tutaj budżetu. Ulica zadbana, czysta. Jedziemy do przodu. Co tu mamy? Generalnie lokale usługowe. Tutaj widzę, jest jakaś restauracja, pewnie kawiarnia Czarna Owca. Oj, sorka, komar przeleciał. Generalnie widzę, że zabudowa taka, no maksymalnie dwupiętrowa, bardzo niska zabudowa. Tutaj interesujący budynek. Widzę, że jest to prawdopodobnie jakiś urząd, ponieważ tutaj jest państwowa tablica. Damy radę dojrzeć, co to jest. Wojskowa komenda. Czegoś tam uzupełni pewnie. Bardzo ładny budynek, bardzo ładnie odrestaurowany. Jedziemy dalej. Co tu jest? Dochodzimy do skrzyżowania. No dobra, nic tu się nie rzuca w oczy, więc jedziemy dalej. Rzuca się w oczy, natomiast czystość. Widzę tu bardzo dużo. Znaczy widzę po prostu bardzo, bardzo szerokie przestrzenie. Czyściusieńkie, żadnych śmieci nie widzę na ziemi. Kosze opróżnione. Tu jakiś pomnik. Ciekawe, o co chodzi. Nie mamy tutaj nic oznaczonego, niestety. Nie będę się póki co wycofywał do innego widoku. Zwiedzamy sobie. Może nie jest zbyt zielono, ale widzę też, że zdjęcia są z listopada 2020, a dobrze wiemy, że nie ma chyba przytrzego miesiąca w polskim kalendarzu niż listopad, więc jedziemy dalej. A widzę, że te drzewka tutaj są, one w lato na pewno dodają uroku. Okej, okay, tam widziałem elektryczne, znaczy nie elektryczne rowery, a być może i elektryczne. Coś na wzór Veturilo prawdopodobnie.
najczęściej nic nie kupując oczywiście. Przemieszczamy się dalej ulicą Lipową. Dochodzimy tutaj do budynku Katedralna Cerkiew Świętego Mikołaja. Nie wiem, co dalej tutaj będzie napisane. Bogato zdobiona XIX-wieczna cerkiew. No, jest to fajny budynek. Sakralny cerkiew. W ogóle zdradzę wam, że nigdy nie byłem w cerkwi. Nie wiem, jak wygląda tam wystrój. Czy jest bardziej, że tak powiem, obfity niż w katolickich kościołach. Kiedyś muszę to sprawdzić. Przemieszczamy się wciąż ulicą Lipową, która wierzę, że jest ulicą reprezentacyjną Białegostoku, choć nie dam sobie ręki uciąć, czy tak faktycznie jest. Tutaj takie budynki, mi się takie budynki kojarzą bardzo mocno z zabudową lat 2000 w Warszawie. Takie budynki się burzy. Teraz kultowe budynki, takie jak na przykład Atrium. Jeśli nie mylę nazwy, ale chyba Atrium przy Jana Pawła zostało zrównane z ziemią. Bardzo mi to przypomina stylem, tak? Takie połączenie, ja to nazywam kartonosy ze szkłem. Taki trochę Nowy Jork, ale jednak z wielkiej płyty. Siri, wygeneruj Polskę. Planeta alkoholu, Lombard Kantor. Znane widoki prawdopodobnie dla wszystkich, niezależnie od tego, z jakiego miejsca pochodzą w Polsce. Tak, wszystko cały czas to jest niziutkie. Podoba mi się to. Podoba mi się ta niska zabudowa. Tworzy to bardzo fajny, taki deptakowy klimat. O, widzę, że dotarliśmy do placu jakiegoś. Jest to dla mnie jakaś zagadka. Co to za budynek? No dobra, zaraz się przekonamy. Prawdopodobnie, jakby to ocenić z tej perspektywy, kurczę, no wygląda jak jakiś taki zabytkowy troszeczkę ratusz, ale jednopiętrowy, może jakiś zabytkowy dworzec. Nie wychodzę z tego widoku, nie chcę psuć niespodzianki. Okej, z tej strony. No, nie jest to kościół, nie ma tu żadnych, chociaż może jest. Nie, no nie wygląda tak kościół ewidentnie. Sprawdziłem sobie, faktycznie jest to ratusz, więc obstawiałem. Pierwszy strzał był trafny. Tutaj mamy pomnik. Nie mam pojęcia, czy i czego może dotyczyć. Czy jest to jakaś podpowiedź? Nie bardzo. Dalej nie pójdziemy, więc się wycofuję. Zobaczmy sobie, jak to wygląda dalej. Komary tną. Trudny odcinek. Powiem wam szczerze, nie mogę się już doczekać jesieni i zimy, jeśli chodzi o nagrywanie. Bo będzie to cudowny czas, kiedy ani komputer, ani nic nie będzie tutaj grzało. Człowiek będzie mógł usiąść spokojnie w swoim swetrze, być może uchylić sobie delikatnie okno dla świeżego powietrza i podziwiać przyrodę, ale już tylko tą odchodzącą.
zachwycać się widokiem, a przede wszystkim odetchnąć pełną piersią i pożegnać wszelkiego rodzaju rupactwo, którego nienawidzę. Dobra. Przeszliśmy sobie ulicą Lipową. Gdzie by się tu teraz skupić? Przejdźmy się teraz ulicą Świętojańską. Jest to totalnie losowy strzał przeze mnie. Sprawdźmy, co na tej ulicy tutaj odnajdziemy. Jesteśmy cały czas w listopadzie 2020, więc jest to też pewna podróż w czasie dla was. No, wygląda, proszę bardzo, Muzeum Rzeźby. Pierwsza lepsza ulica, którą wycelowałem. Muzeum Rzeźby w budynku takim drewnianym, bardzo interesującym. Galeria Wielkich Polaków, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Alfonsa czy Alfonsa? No, ciekawe, czy to jest błąd na plakacie, czy ja po prostu nie znam takiego pana. Pewnie to drugie. Jedziemy dalej. Tutaj jaka ciekawostka. Co to może być? No powiem szczerze, że architektura Białegostoku jest no co chwilę jakaś perła wyskakuje, w sensie oczywiście jest dużo budynków po prostu brzydkich, no ale to tak jak wszędzie. Tak, takich typowych nazwijmy to styropianowych straszaków, bądź co gorsza ładne stare kamienice okleja się po prostu, ociepla się w sposób taki najtańszy, najprymitywniejszy, bez zachowania jakiejkolwiek bryły, bądź też elementów dekoracyjnych, fasady. I tworzy się z nich takie zwykłe, nazwijmy to prosto podłościany, które no, wyglądają jak wielka płyta, a bardzo często te budynki z komunistycznym budownictwem nie mają nic wspólnego. Tutaj widzę, ewidentnie jest galeria handlowa, przypominająca trochę dla mnie łódzką manufakturę. O, ale to musi być coś interesującego. 1895. Czy to były jakieś stare zakłady? Co to jest? Centrum handlowe teraz. No dobrze, ciekawe co było tutaj kiedyś. Może jeśli oglądam mnie ktoś z Białegostoku, to mi podpowie. Ulica Świętojańska. O, spójrzcie choćby na taki budynek. W takiej formie wygląda dla wielu z pewnością niezbyt zachęcająco. A dla mnie, gdyby tylko znalazły się środki na renowację takich budynków, no to z pewnością ta okolica zyskałaby bardzo dużo. Ciekaw jestem, czy jest to budynek mieszkalny. Tutaj widzę, są takie światła, które wskazują na to, że mogą być to jakieś pomieszczenia firmowe lub szkolne, lub po prostu jakieś usługi. Ale tutaj na górze te dwa balkoniki, być może ktoś tam mieszka. Świętojańska 22. Bardzo fajny budynek, taki z dużą. Przemieszczamy się dalej Świętojańską. Dotarliśmy do skrzyżowania z ulicą. No, proszę mi tutaj poratować Adama Mickiewicza. No tak, w całym kraju mamy ulicę Adama Mickiewicza. Mamy ją też, widzę, w Białymstoku. No dobra, póki co rozglądam się, nie widzę nic fajnego. Zatem oddalmy się i popatrzmy, gdzie by tu było warto sobie pójść. Zabłądźmy, ja to uwielbiam błądzić. Okej, tutaj fajnie widać. Dobra, ja bym chciał jednak wyjść z tego trybu. I chciałbym sobie popatrzeć po prostu na mapie.
myślę, no pewnie z 5 razy wolniej niż zazwyczaj. Widzę, że pada mi bateria, dlatego żegnam się z wami już teraz. Dziękuję za wszystko i mam nadzieję, że ten materiał się zarejestrował. Do zobaczenia w następnym odcinku.